Witajcie, drogie dziewiarki. Usiadłam tutaj dzisiaj przed kamerą, by korzystając z tego, że planujemy tydzień z producentem, a tydzień z producentem to jest dobra okazja, by popróbować włóczek w korzystniejszej cenie. I tym razem padło na producenta jednego z naszych w dziewiarce ulubionych, czyli Lane Gatto. Lane Gatto pochodzi z Włoch. Z miasteczka Tolenio, które to mieści się w regionie Piemont, czyli na samym górze tego włoskiego buta, w górach, mała wioska ukryta pomiędzy górami, mieści właśnie to, tam bije serce Lane Gatto. My znamy to jako nazwę Lane Gatto, ale tak naprawdę firma nazywa się Tolenio. I właśnie korzystając z tego, że planujemy, by włóczki tej firmy były z rabatem 15%, czyli zaczynamy tydzień z producentem, czyli taką akcję promocyjną, która u nas się czasami przewija przez sklep, przygotowałam trochę moteczków, o których Wam opowiem. Również przygotowałam zdjęcia ze strony Lane Gatto na dzianiny, które producent na tę włóczkę poleca. A jeszcze dodam, że do zamówień powyżej 200 zł dołączymy, oczywiście jest to do wyczerpania zapasów, woreczek jest ważny do wyczerpania zapasów, taki oto woreczek na robótkę. W tym woreczku można mieścić druty i swoją aktualną robótkę. No może niewielki kardigan typu swetrzycho Danusi, ale taką robótkę, którą da się zmieścić do torebki jak najbardziej. Czyli rabat na Lane Gatto i woreczek do zakupów powyżej 200 zł. To są takie przyziemne warunki oferty, a teraz każdą z włóczek, którą przygotowałam, przeszłam przez magazyn i skrzętnie zebrałam wybrane produkty firmy Lane Gatto. I zimowe, i letnie, i wiosenne, różne, dla każdego, dla małego, dla dużego, dla osoby lubiącej i jedwab, i mieszankę wełny z akrylem. Czyli zaczynamy. Pierwsza, alfabetyczny mam spis, żeby się nie pogubić, alpaka super fajna. Jest to mieszanka alpaki i poliamidu, głównie alpaki. Strukturę ma łańcuszkową, więc można wybrać grubsze druty niż sugerowałaby waga motka. Alpaka Superfine tutaj w tym wypadku producent wymyślił, zaprojektował sweterek. Sweterek taki damski w kolorze beżowym do pasa z interesującymi rękawami. Te rękawy tutaj według mnie to jest taki piękny detal. One się bardzo różnią od korpusu i to nadaje dzianinie wyjątkowości. Alpaka Superfine producent poleca na druty numer 10. To jest przesada. To według nas, a Julia jest najlepszą testerką tej włóczki, ma dzianin kilka z niej, uważa, że najlepsze druty dla tej włóczki to pomiędzy 6 a 7, a nawet 5,5. Włóczka lubi rosnąć po praniu, to też należy przewidzieć w swoich udziergach, warto to wiedzieć przed, bo można po prostu krótszą dzianinę udziergać celowo, licząc na to, że się troszkę pod wpływem ciężaru wydłuży. Nadaje się na czapkę, na szalik, na komin, na poncho, na sweterek, na kardigan, na sukienkę według mnie niekoniecznie, ale jak najbardziej na płaszczyk. To się nadaje pięknie. Alpaka super fajna. Pozycja numer 1. W moim takim szybkim przeglądzie włóczek, które pochodzą z Lane Gatto. Następną włóczką to mamy cekinki Antares. Antares jest to mieszanka wielu włókien. Tam, gdzie są cekiny we włóczkach, tam zazwyczaj skład jest sztuczny, ale tutaj mamy i trochę wełny i alpaki. Cekiny są zazwyczaj, bo są różne kolorki mamy z tych cekinków, a w Antaresie cekiny są niewielkie i zazwyczaj srebrne. Producent na tę właśnie włóczkę wymyślił bluzeczkę, która jest asymetryczna, czyli boki się między sobą różnią. Zobaczcie niteczkę wygląda tak w tej włóczce Antares.
No i ta bluzeczka właśnie proponowana przez producenta jest według mnie absolutnie warta spróbowania i grzechu. Projekty, które Wam pokazujemy na ekranie, to są projekty zaczerpnięte ze strony Lany Gatto i one tam występują z opisem wykonania w języku angielskim. I myślę, że naprawdę warto byłoby się pokusić na posiadanie takiej oto asymetrycznej bluzeczki z włóczki Antares. Cekinki, kto kocha cekiny, a ja bardzo, to włóczka Antares jest zdecydowanie do spróbowania dla niego. Następną włóczką, jako że idziemy alfabetycznie, jest teraz wchodzi nam lat Baby Alpaka, Baby Alpaka 70, czyli mieszanka dwóch pięknych naturalnych surowców, czyli mamy wełnę owczą i wełnę z alpaki. Producent na tę akurat włóczkę poleca sweterek taki damski z rękawem koło łokcia, więc można zerknąć właśnie na to, co producent wymyślił z tej włóczki. Dla mnie jest to włóczka cudowna, idealna na wszystkie dodatki, na czapkę, dwa motki na przykład są potrzebne, na szalik to myślę, że około 4-5, na komin też około tych 4-5 motków, na sweterek to myślę, że około 8 motków Baby Alpaki 70 należy mieć. Polecę, tutaj zerknijcie na nitkę. Nitka jest w ten sposób spleciona i przy doborze grubości drutów to ja bym się oscylowała pomiędzy, myślę, 3,75 a 4. To jest, czwórka jest dla mnie maksymalnym rozmiarem drutów dla tej włóczki. Jeszcze tylko szybciutko zerknę, co producent polecał. Tutaj 50 gramów to jest 125 metrów. Jakie druty? Tak z ciekawości, jak bardzo nie trafiłam, bo wiecie, ten mój rozmiar sugerowany, to on tutaj poleca no koło piątki, szóstki drutki, więc zdecydowanie za grube. Ja polecam czwórki. Byłoby według mnie lepsze. Jest Baby Alpaka, moje odczucia w stosunku do tej włóczki, niezwykle piękna, delikatna włóczka. Warta na zimowe rzeczy, na takie, od których chcemy, żeby były ciepłe. Na kardigan na przykład. Następna włóczka, Kable 5. Kable 5, czyli bawełna 100% merceryzowana. W 50-gramowym motku mamy około 170 metrów. To jest kordonek. W takiej formie kordonka jest zwinięte, jest polecane na szydełko, ale według mnie ze względu na tę grubość, taką fajną grubość na cieniutkie dzianiny na drutach, również na druty. Producent z tego poleca takie frywolne, bym powiedziała, spodeneczki i taką górę do kostiumu. No, ubranie raczej na plażę. Prawda? Ale no można się zainspirować właśnie, co można wydziergać. Na przykład szydełkową sukienkę można by było wydziergać. Kable 5, bawełna mercyryzowana, polecane druty, myślę, w okolicy między 2,5 a 3. Odkładam kable 5. Następna włóczka to jest kaliko. Kaliko to jest taki kompromis pomiędzy ceną a jakością. Tutaj mamy w składzie wełnę, a kochamy naturalne włókna, szczególnie we dziwiarce kładziemy duży nacisk na to, by surowce używane do produkcji włóczek pochodziły właśnie od, były roślinne i były zwierzęce. Kaliko mieszanka. Tutaj mamy wełnę i akryl. Nadaje się, a na cokolwiek byście chciały. Producent poleca na tę włóczkę projekt sukienki. Pięknej sukienki. Sukienka, która ma warkocze, ma kieszonkę, jest na krótki akurat rękaw i jest taka całoroczna do noszenia cały rok. Mieszanki wełny z akrylem mają to do siebie, że nie wymagają specjalnej takiej uwagi przy ich pielęgnacji, czyli można czasem zgrzeszyć wrzucając do pralki pewnie, jak to czasami niepewnie jednej się zdarzyło wrzucić przez pomyłkę razem z czymś innym i wrzucenie prania na odzież, a nie na wełnę, bo jednak nawet gdy wrzucamy do pralki, pamiętajmy, by rzeczy nasze wydziergane były prane na programie wełnianym,
czyli na maksymalnej temperaturze, to jest absolutne maksimum 30 stopni, bez dodatków środków zmiękczających. Środki zmiękczające używane do płukania dzianin szkodzą, a nie pomagają w urodzie włóczki, dzianiny. Pamiętajmy o tym, by nie używać. Lang na metryczkach to umieszcza tę informację, że możliwe jest pranie, ale bez użycia środków zmiękczających. Środek zmiękczający burzy strukturę nitki. I tutaj ile motków, już Wam podpowiadam, ile motków na, myślę, że na sweterek w rozmiarze, tutaj mamy 113 metrów w moteczku, na sweterek w rozmiarze SM potrzeba, szacuje między 9 a 10 motków, to jest taki szacunek, na czapkę 2 motki, na taką sukienkę, którą tam widziałyście, no to ja myślę, że z 12 motków 13 należy mieć. To jest włóczka kaliko. Idziemy dalej. To będzie teraz prawdziwa rozkosz dla skóry. Camel Hair. Camel Hair, mieszanka wełny merino oraz wełny wielbłądziej. Wełna wielbłądzia jest bardzo cenionym surowcem w składzie włóczki. Naprawdę, bardzo. Gdy gdzieś widzę, że włóczka zawiera wielbłąda, to ja muszę natychmiast jej spróbować. To jest rzecz bardzo miękka, bardzo ciepła, luksusowa. Tak naprawdę dzianina z tego będzie luksusowa. Będzie bardzo ciepła i skóra ubrana w taki sweterek oddaje pot. Skóra nie zostaje mokra i też jest zawsze ciepło. Nawet gdy zmokniemy, nawet gdy dzianina moknie, ja to mam sprawdzone na czapce do biegania, że nawet gdy już jestem, gdy deszcz pada i czapka jest mokra, że można ją wykręcać, mi w czoło nadal jest ciepło. To jest zaleta właśnie dzianin wykonanych z naturalnych włókien. A tym bardziej, gdy jest wielbłąd. Producent na to zaleca, na tę włóczkę, tak i pokazuje nam czerwony swetereczek, bardzo kobiecy, noszony do krótkiej spódniczki i do takich pięknych, długich kozaków. Czerwony, bardzo kobiecy kolor. To też weźmy pod uwagę, że często inaczej odbieramy dzianinę, jeżeli jest wykonana w jakimś pięknym, wyjątkowym kolorze. Ale Camel Hair to również wszystkie odcienie beżu, szarości, niebieskości, czy takiej klasyki, gdzie dla mężczyzn znajdą się odpowiednie kolorki. Camel Hair, następna pozycja. Tym razem Cupcake. Cupcake, czyli znów wchodzi nam lato na tapetę i ten cupcake, czyli babeczka, producent z tej włóczki poleca taki komplecik. Takie kompleciki kiedyś się nazywało garsonkami, tak mi się wydaje, gdzie mamy spódniczkę, ołówkową spódniczkę. Grama niedawno szukała włóczki na ołówkową spódniczkę. No i tak właśnie patrząc na to zdjęcie, to jest taka prawie odpowiedź. Cupcake, można by spróbować zrobić taką spódnicę właśnie z włóczki cupcake. Jest to mieszanka wielu włókien interesujących. Już Wam mówię jaki. Bawełna, len, jedwab i wiskoza. Nitka jest fantazyjna, jest taka karbowana i w 50-gramowym motku, no niestety mamy troszkę w okolicach 90 metrów, czyli nie za dużo. I na bluzeczkę w rozmiarze takim między S a M potrzeba 10 motków takiej włóczki. Więc cupcake jest tą włóczką, która wchodzi nam tu jako lato i jest to nowość Lanegatto na sezon letni, ten 2022. Cupcake odkładam, idziemy dalej. Na Everest jest jedynym tweedem w ofercie Lanegatto. Na ten właśnie włóczkę producent zaprojektował taką sportową bluzę. To nie nazwałabym tego swetrem, nie kardiganem, tylko właśnie taka sportowa bluza. I Everest taki jest. On nie ma w sobie miękkości Camel Hairu. Nie, nie, nie. Ale on ma też przyjaźniejszą cenę, ma bardzo fantazyjną nitkę. Według mnie użytkowanie tej włóczki nie będzie tak od razu widoczne na dzianinie, ponieważ ona jest taka szorstkawa w odbiorze. Jeżeli włóczka jest szorstkawa, to zazwyczaj dzianiny mają to do siebie, że się wolniej
wolniej na nich widać eksploatację, o tak to można naukowo określić. Eksploatacja nie jest tak szybko widoczna i Everest taki jest, że swoją szorstkość wynagrodzi tym, że sweterek będzie dłużej będzie nie wymagał czesania. Każda dzianina po jakimś czasie tego wymaga, ale Everest według mnie jest taką włóczką, którą dłużej się pocieszymy bez szukania wyczesywarki do sweterka, do zmechaceń. Następną włóczką, którą chciałam Wam powiedzieć, w takim pięknym kolorze, jeszcze Wam tylko Everest, ile motków na sweterek, już Wam mówię, tutaj mamy 100 metrów, czyli 50 gramów to jest 100 metrów i myślę, że 10 motasów, czyli posiadanie 10 motków, czyli 1000 metrów, to nam zagwarantuje sweterek do rozmiaru M. Jeżeli planujemy większy sweter, no to adekwatnie więcej tych metrów. Z dwóch motków wyjdzie czapka. Dla mnie zawsze wyznacznikiem wydajności włóczki zawsze sobie przeliczam na czapki. Każda z nas ma jakiś tam przelicznik, prawda? Więc dwa motki potrzeba na czapkę. Z jednego motka też by wyszła czapa, ale byłaby taka blisko głowy. Następna włóczka piękna, naprawdę, Feeling. Feeling to jest luksusowa mieszanka wełny merino, kaszmiru i jedwabiu. Chociaż powinnam powiedzieć wełny merino, jedwabiu i kaszmiru, ponieważ kaszmir jest tam już na samym końcu w składzie. Włóczka, która da efekt ciężkiej, lejącej dzianiny. Panie to używają często na chusty. Widzicie na propozycję Lanegato sukienkę, właściwie tunikę, bo tak ledwo za pupę jest dzianina. I Feeling jest włóczką, która zapewni nam ciężkość dzianiny. I to jest dla mnie całoroczna propozycja Lanegato, ponieważ i zimą dzięki temu kaszmirowi i wełnie, i latem dzięki jedwabiowi możemy mieć dzianinę, która będzie nas cieszyć. I Wam mówię od razu już, ile motków potrzeba na dzianinę. Z Feelinga myślę około 7-8 motków należy mieć. Ja zawsze podaję zakres motków, ponieważ wszystko zależy od użytej grubości drutów. Im grubsze druty, tym więcej udziergu z motka. Od wzoru, jeżeli zrobimy coś ściągaczykami, to musimy mieć więcej włóczki. Jeżeli zrobimy ażurem, to możemy mieć tej włóczki mniej, ponieważ mamy dzianinę przeźroczystą i dziurkową i te dziurki jednak robią nam przestrzeń, a nie zabierają tak dużo włóczki. I to jest Feeling, propozycja Lanegato na cały rok, bardzo luksusowe. Fresh, czyli len, 100% len. Lanegato ma taką jedną pozycję, która jest będąca 100% len. Jest to włóczka fresh. To jest tak, albo się kocha len, albo się go nie lubi. Nie ma nic po środku. Len jest szorstki. Nie będę opowiadać bajek, że przypomina jedwab. Nie przypomina jedwabiu. Len jest szorstki, jest sztywny. I właśnie za to się go kocha, że on jest takim brzydkim kaczątkiem, a zazwyczaj po wydzierganiu, wypraniu i założeniu na skórze daje nam niezwykły komfort. I panie, które kochają len, kochają właśnie za ten komfort, który się czuje na skórze. Lanegato proponuje na tę włóczkę tunikę, taką plażową bym powiedziała tuniczkę na strój bikini. Ja z tego bym proponowała tradycyjne bluzeczki. Ja jestem taka tradycjonalistka konserwa i na taką tunikę na plaży to bym wybrała kable 5, a z fresha to bym zrobiła taką surową bluzkę, surową tunikę, do której bym nosiła drewniane wisiory i białe lniane spodnie. I właśnie, i to jest fresh, jest dedykowany na druty numer 3. I jego zużycie to jest około, myślę, na bluzeczkę. Ja bluzeczkę zawsze, jak mówię słowo bluzeczka, to widzę dzianinę, którą mam gdzieś w okolicy biodra i zazwyczaj z krótkim rękawem, jeżeli to jest letnie. Więc na taką bluzeczkę to myślę, że około 5-6 motków należy mieć. Na dłuższą dzianinę, na dłuższą sukienkę, no tak myślę 8-9 motków. Fresh można łączyć z innymi włóczkami, na przykład z Linello od Lanegato.
Przepraszam, Lina Lod, Langa. Jezu. Myślę o Lanie Gatto, mówię Lang. To tak, przenikają się te firmy u nas w Odziwiarce. Fresh, jedyny len dostępny w Odziwiarce od Lany Gatto. I teraz Fresh ma piękne nowe kolory. Zerknijcie, one są takie niejednolite, melanżują poprzez produkcję niteczka. Niteczka jest tak wyprodukowana. Idziemy dalej. Idziemy w zimę. Maxi Soft. Akurat wzięłam reprezentanta, który jest mocno neonowy. Maxi Soft jest to 100% wełna merino. 50 gramów to jest 90 metrów. Przeznaczone według mnie może być grubość nitki. Grubość nitki to jest, można myślę, od piątki, między 5 a 6. Producent pewnie tutaj jakieś 7 podał. A nie, szóstkę podał, na szósteczce. No ja uważam, że jeżeli zależy nam na ściślejszej dzianinie, to można pomyśleć o drutach numer 5. I w dzianiny, które producent z tego proponuje, to jest na przykład kardigan taki z kieszonkami i kołnierzykiem. Oraz druga dzianina to jest poncho. Poncho warkoczowe, na to poncho warkoczowe z tymi warkoczykami, zużycie materiału to było, z tego co pamiętam, około 8-9 motków, tak z tego co pamiętam, ze strony Lany Gatto. I takie na czapkę dwa moteczki Maxi Softa. To jest delikatna wełna merino, nadaje się dla całej rodziny, również dla niemowląt i dla dzieci. Na kocyki, takie zimowe kocyki zewnętrzne do wózka, a na przykład na takie kocyki, które są całoroczne, to raczej za chwilkę pokażę inną włóczkę. To jest zewnętrzny kocyk taki, który da ciepło i da taką przytulność, ponieważ włóczka absolutnie nie gryzie i polecana jest dla osób do które mają najwrażliwszą skórę, nadaje się Maxi Soft. Idziemy dalej. Merino Cotton, to jest właśnie to, co anonsowałam, że będzie o tym mowa. Merino Cotton mam w wersji, przepraszam, tutaj mam jeszcze, pomyliły mi się moteczki, a jest, ok. W Merino Cotton mamy wersję jednobarwną i wielobarwną. I producent na tę włóczkę poleca takie dwa damskie sweterki. Jeden w dużą ilość warkoczyków, a drugi taki, powiedziałabym, bardziej taki kobiecy z okrągłym karczkiem i warkoczykami. No i Merino Cotton to jest mieszanka wełny i bawełny, czyli na tę porę roku, która właśnie następuje, puka ta pora roku do drzwi, jest już coraz cieplej, to Merino Cotton się cudownie nada, bo będziemy ten sweter nosić i zimą, i latem, i wiosną, bo latem również przecież bywa chłodniej, kiedy chcemy mieć coś ciepłego na grzbiecie. I Merino Cotton, mieszanka bawełny z bawełny z wełną, i w niteczka wygląda w ten sposób, jest tak spleciona. Druty, ja bym powiedziała, patrząc na grubość niteczki, można zaczynać od 3,75. Myślę, że czwórka i może nawet 4,5, w zależności od wzoru, jaki tam by nas interesował. I już Wam mówię jeszcze, ile tutaj jest, jaka 50 gramów 125 metrów, czyli na sweterek, taki w SKMK, na sweterek już z długim rękawem, bo to już ja widzę to w dzianinie, która ma długi rękaw, no to około 8 motków. Jeżeli chcemy mieć większy rozmiar, to już myślę motek, dwa motki więcej. To już musicie sobie same na podstawie własnych doświadczeń troszkę pomóc w wyliczeniach zużycia. No i ta grubość drutów, jaka powiedziałam, pomiędzy, takie oscylować w okolicy czwóreczki, 3,75, czwórka, może nawet 4,5. Minioł, piękna włóczusia, o pięknym dotyku. Dotykanie tej włóczki to jest naprawdę dotykanie takiej, tak jak tego ciuszka, które producent z tego poleca, czyli takie słodziaki, słodki komplecik, sukienusia i takie
zadziorne bolereczko dla młodej damy. Minią wełna merino, polecana dla dzieci, dostępna w niewielu kolorach, ale wśród tych kolorów, które są dostępne, myślę, da się wybrać. Zazwyczaj dzieciaczki nie są wymagające, w szczególności ta grupa docelowa tej włóczki, więc one przyjmą na klatę każdy kolor, który mama wydzierga, mama, siostra, babcia, ktokolwiek wydzierga. Więc minią propozycja dla dzieciaczków. Panie, które nie planują mieć z tej włóczki dziecięcej cianiny, robią z tego chusty. To też widziałam chustę wydzierganą z tej delikatnej wełny merino. Minią. Motki są 25-gramowe. I z takiego, myślę, moteczka jednego wyjdzie czapeczka. Czapeczka dla niemowlęcia. A jeżeli planujemy mieć większe dzianinki, no to już wielokrotność, czyli na taki komplecik, który tam był widziany, to myślę, że około 4-5 motków należy mieć tej włóczki. Minią. Na cienkie druty, niestety, dzierganie ekstremalne, to sobie żartuję zawsze, używając małych drutów. Misina. Misina, czyli taka, powiedziałabym, klasyczna, bazowa wełna super wash. Rzeczy z tego wykonane można absolutnie prać pracę. To jest dla mnie na przykład duży plus i to się dla mnie nadaje na dzianinę typu użytkową do domu, czyli na przykład poszewkę na poduszkę, warkoczyki, w ryż albo co nam fantazja podpowie. Producent z tego poleca sweterek, taki tam biało-czarny z przejściem po przekątnej tych kolorów. Interesujące, prawda? Biel i czerń, dwa kontrastujące, mocno kontrastujące kolory zebrane w jedną dzianinę. Powiem Wam, że nie mam żadnej, która połączyłaby biel i czerń, jakoś tak zawsze unikałam takich drastycznych połączeń, a tutaj ten sweterek wygląda bardzo fajnie. Misina, 100% wełna, przeznaczona według mnie na druty w okolicy między 4 a 5, 50 gramów to jest 100 metrów, na sweter potrzeba mieć około 10 motków, czyli pół kilograma, to jest 1000 metrów. Udziergamy sobie sweter, myślę, do rozmiaru M. Planując więcej, należy już pododawać sobie moteczków. Na czapę dwa motki. Przy czym misina jest ja często rozpatruję razem te włóczki. Misinę i Nową Irlandę. Misina jest bardziej szorstka, Nowa Irlanda jest bardziej przytulaśna. No fajnie się przytulić do takiej poduszki by było na przykład. Misina. Odkładam misinę. Idziemy dalej. Mohair Royal. W ofercie dotarła do literki M. I za misiną mamy Mohair Royal, który jest mieszanką moheru oraz poliamidu. Moteczki 25-gramowe, czyli niewielkie, ale posiadają naprawdę duży potencjał uzyskania udzierku z takiego motka. Polecane druty to pomiędzy według mnie 3 a 5. Taki duży, to jest moja rozpiętość drutów, której używałam do dziergania różnych moherków. Producent z tego poleca damskie, piękne, zwiewne, przytulne wdzianka wszelakie, bolerko widzicie na ekranie, z pięknymi ażurowymi rękawami, zawiązywane w pasie. I ja jeszcze bym dorzuciła, że to jest cudowna włóczka na chustę, na szal i do dodania do innej wełny cienkiej merino. Mohair Royal, puszystość, która jest mieszanką moheru i poliamidu. Mohair Royal odkładam i teraz mamy na wizji mamy Nowa Irlanda. Delikatna, piękna, cudownie miękka wełna merino. Producent z tego poleca koc poduszki, czyli dzianiny użytkowe do domu. Ja bym tutaj dorzuciła również swetry, kardigany, szale, kominy, czyli właściwie wszystko, no może poza skarpetkami. Nowa Irlanda, na czapkę dwa motki należy mieć, na poduszkę, żeby zrobić poduszkę taką 40x40, należy mieć 4 motki włóczki. I też dobrze jest mieć na uwadze to, że włóczka po praniu troszeczkę zyskuje na centymetrach, więc można to już przewidzieć. Grubość drutów pomiędzy, według mnie, między
Jeżeli chcemy bardzo ściśle mieć, no między 4,5 a myślę i 6 również dałoby radę. Chociaż przy wełnie merino dobrze jest raczej wybierać mniejsze druty niż większe, to może się skupmy pomiędzy 4 a 5. Ta 6 to tylko dla osoby, która dzierga bardzo ściśle, bardzo się skupia, to należy to wtedy rekompensować większymi drutami. Nowa Irlanda. Cekiny, coś co kocham bardzo, czyli błysk cekinów w dzianinie. Co widać oczywiście, co widać po mnie, że lubię, gdy się błyszczy. Producent z tego poleca topik wykonany tylko i wyłącznie z cekinów. Ja polecam użycie do tej niteczki do dołączenia z inną niteczką. Może to być na przykład niteczka moherkowa i wtedy mamy zmiksowane, piękne zmiksowane kolorki. One się pozornie nie pasują do siebie, ale jak się je połączy, zobaczcie, to się tworzy taki miks. A my mamy puszystość moheru, mamy takie lanie jedwabiu, jedwab jest włóknem lejącym, a jeszcze uzyskujemy błysk cekinków. No i to uzyskujemy właśnie poprzez dołączenie sobie do moherku niteczki Pailettes. Pailettes jest dostępne w wielu różnych kolorach. Warto tę niteczkę spróbować jako dodatek. Ona sama w sobie nie ma rzucającego na kolana składu, bo to jest sztuczne, ale jak dołączymy sobie do innej niteczki, to uzyskujemy fajny błyszczący efekt w dzianinie. Pailettes, perlata. Tutaj rudzielec, perlata, 100% wełna merino, 50 gramów to 233 metry, przeznaczone na tak zwane dla mnie dzierganie ekstremalne, to jest na drutki, no nie, to nie, tutaj nie użyjemy drutów w takiej mojej ulubionej czwóreczce, to jest w rejonie między 2,75 a 3. Producent z tej włóczki poleca damski sweterek, ja polecam tę włóczkę na chustę. Posiadając 3 motki takiej włóczki, czyli 150 gramów, mamy wtedy powyżej 600 metrów i możemy sobie wydzierać na przykład chustę. Perlata, 100% wełna merino. Teraz moherki. We Dziwiarce kochamy mohery, mamy nawet moherową pannę. Patulka, pozdrawiam cię. Moherowa panna to takie żartobliwe określenie, ksywka Patrycji, bo nie wiem, czy wiecie, do Krakowa jak się pójdzie do sklepu, to niezależnie po co się przyszło, i tak wyjdzie się z moherem. Tak to Patrycja przekabaci każdego na dzierganie z moheru. Silk moher, 3 kategorie tutaj widzimy z tej włóczki, wykonany piórkowy swetereczek ażurowy, akurat z wersji Silk Moher Luxe jest ten swetereczek, a ja tutaj w jednym mówieniu załatwiam piekę, 3 pieczenie na jednym ogniu, czyli kategorie Silk Moher Print, Silk Moher Luxe i Silk Moher. Różnią się między sobą tylko i wyłącznie kolorami. Silk Moher Luxe ma dodatek błyszczącej nitki. W każdym kolorze niteczka delikatnie pobłyskuje. To nie jest rzucający na kolana błysk, to jest delikatny, subtelny taki poblask. O, może tak. Silk moheru trzeba mieć na sweterek między 4 a 5 motków, na chustę, na szal między 3 a 4. Z 3 motków wyjdzie nam chusta, nie za duża, w sam raz wiosenna. I pamiętajmy, że im grubsze druty weźmiemy, tym mamy więcej udzierku z motka, czyli na przykład posiadamy 3 motki, weźmiemy druty w okolicach piątki, bo i na takich można by wydziergać bardzo luźną chustę, bardzo dziurawą, to z 3 motków wyjdzie nam porządna, taka ażurowa, fajna chusta, a gdy weźmiemy 4 motki na przykład i udziergamy na drutach numer 375, to zobaczycie, jaka jest różnica i w konsystencji dzianiny, i w tym, jak odbieramy tę dzianinę.
Często pojawia się pytanie, czy mohair podgryza. To jest tak, gdy włóczka ma w sobie włos, jest ryzyko, że będzie podgryzać. To każdy z nas musi osobno ocenić, czy ją podgryza. Silk mohair, dla mnie najdelikatniejszym moherem jest mohair Lux od Langa, ale on też ma taką wysoką, nieprzyzwoitą cenę, a silk mohair jest troszkę sztywniejszy, ale również da radę bycia piękną dzianiną, także spróbujcie, szczególnie w takim czasie, kiedy jest tydzień z producentem, to myślę, że warto spróbować, czy mohair jest dla mnie, to tak, bo dla mnie jest bardzo, bardzo. Silk mohair, silki, czyli jedyny jedwab taki stuprocentowy w ofercie Lanegato. Moteczki są niczym gałka lodów, taka duża, bogata, na bogato gałka lodów. To są, tutaj mamy 200 metrów włóczki. Na bluzeczkę potrzeba około 5 motków. Taką bluzeczkę, myślę, z takim rękawem może 3/4 w rozmiarze między S a M. Jedwab jest włóczką trudną w dzierganiu. To pamiętajmy, nie nadaje się dla osoby początkującej, raczej dla już wprawnego dziergacza, czyli odpowiednie druty, czyli żeby nie było poślizgu, druty drewniane, druty bambusowe albo nowele, bo nowele załatwiają nam właściwie wszystkie potrzeby dziergania, ponieważ one właśnie taką niesforną nitkę hamują. A na przykład tępej włóczce, jaka na przykład tępa może być, na przykład taki len, to jest tępą włóczką, one dadzą radę i pięknie przesuną oczka. Producent z tej włóczki poleca tuniczkę plażową. Ja tę włóczkę polecam połączyć z innym moherkiem, który da nam, na przykład z lace'em, może być właśnie tutaj z tym silk moherem można połączyć. No tak, rzeczywiście, ja wiem, że te kolory do siebie, znaczy tak, one do siebie pasują, tylko chciałam zobaczyć, tak właśnie mnie natchnęło w tej chwili, żeby zobaczyć, jak wygląda połączenie silk moheru z błyszczącą nitką, bo wiecie, mi czasami tak takie impulsy idą, tak? Było takim impulsem, był szal z Ellie połączony z silk moherem. I tutaj zobaczcie, one pozornie ze sobą nie grają, znaczy tak, jest duży kontrast pomiędzy nimi. One pasują do siebie, ale jest kontrastowo, a gdy połączymy dwie cienkie nitki w dodatku z błyskiem, to na tym nitce silki mamy tylko wystający kłaczek i piękny, delikatny błysk. Także właściwie na potrzeby chwili zrodziło mi się taka miłość do takiego połączenia. Włóczki silki z błyszczącym, koniecznie z błyszczącym silk moherem. Pięknie by to wyglądało, właśnie rozjaśni ten róż, one się razem tak zmiksują się, tworząc naprawdę pewnie fajną jakąś dzianinę, ciężką i puszystą. Super soft to mamy w różnych opcjach, mamy w opcjach wielokolorowych, mamy w opcji jednokolorowej. Jest to włóczka, która jest dla całej rodziny, na wszystko. Ja myślę, że i na skarpetki takie do spania, może nie o walorach użytkowych typu pójście w góry, ale takie, żeby zadawać szyku leżąc na sofie, odpoczywając, to jak najbardziej się nadawałyby. Super soft, 100% wełna merino. Producent z tej włóczki poleca sukienkę. Sukienkę z pięknie wyciętymi rajonkami, golfem oraz plecionką na przodzie. I ta włóczka nadaje się również na kocyki, na czapkę. Jeszcze tutaj widzicie na ekranie taki kardigan, nie, przepraszam, nie kardigan, sweter, taki obszerny sweter z kapturem. Taka bluza. Właściwie, bluza kapturowa, we wzór harmonijkowy. Ja ten wzór nazywam harmonijkowym, gdzie mamy dwa rzędy prawe, a potem mamy dwa rzędy jersey lewe i tak na zmianę. Super soft możemy sobie miksować i wersje wielokolorowe, jak ta z wersją jednokolorową, tworząc nieskończoną ilość różnych kombinacji. Stasia niedawno zrobiła taki sweterek, który pokazywała na grupie Wrocławskich Dziewiarek, który był wydziergany właśnie z super softa. I jedna z pań skomentowała między innymi w tym względzie, że bardzo równe oczka wyszły, bo ta włóczka właśnie
To, czy wyjdą nam równe oczka, czy nie wyjdą równe oczka, to zależy od kilku czynników, ale główny klucz to jest surowiec, bo gdy surowiec jest, trudno z niego uzyskać równe oczka, no to tutaj ani druty, ani umiejętności już niewiele dadzą. A tutaj mamy mariaż trzech różnych fajnych czynników, czyli super, dlaczego równe oczka są super softa? Ponieważ włóczka jest piękna i równo się z niej dzierga, dobrze się dzierga i ponieważ dobrze płynie po drutach, poza tym umiejętności dziewiaskie też dają przecież dużo, dużo i dobór odpowiedni drutów. Do merino zazwyczaj dobierajmy troszkę cieńsze druty, niż byśmy wzięły do innego składu o podobnej grubości, ponieważ rzeczy dziergane z merino, dziergane na zbyt luźnych drutach, no, będą skutkowały tym, że dzianina po praniu stanie się bardzo przeźroczysta i jednak nie o taki efekt nam chodziło. Więc pamiętajmy, przy merino wybieramy mniejszy rozmiar drutów, niż byśmy wybrały z innego przedziału. Dla mnie super soft to są druty w okolicach 3,75 A4. To jest dla mnie grubość drutów na tę włóczkę. I ostatnią z włóczek, o których powiem, to jest VIP. VIP jest ekskluzywną mieszanką wełny z kaszmirem. Producent tutaj poleca na tę włóczkę taki, powiedziałabym, zwyklaczek, taki prosty sweterek, on jest prosty, ale bardzo luksusowy i ten zwyklaczek jest takim półgolfem, golfem, zwykłym ściegiem jerseyowym. Z tej włóczki również wyszłyby bardzo równe oczka, przy czym tutaj należy pamiętać, że ta włóczka jest bardzo cieniutka. I dla mnie włóczka VIP to jest włóczka na chusty. Ja jednak sweterka bym z tego nie dziergała, a bardzo chętnie bym posiadała, może niekoniecznie też dziergała, ale wiecie, posiadając ileś pociągów przez głowę jadących z pomysłami na dzianinę, trudno jest zatrzymać konkretnie ten, ale z VIP-a widzę chustę. Chusta dziergana z VIP-a w tamtym sezonie. Inusia wymyśliła takie połączenie różnych włóczek, gdzie tworzymy chustę, tworząc na przykład 10 rzędów takim VIP-em, a potem 10 rzędów lace'em, czyli cieniutkim moherkiem i tak na zmianę. I to tworzyło dzianinę, która była przeźroczysta, nieprzeźroczysta i tak dalej. Tak pięknie to wyglądało. Więc VIP się nadaje według mnie cudownie na taką chustę, o której to tak zwana była chusta z balansa. Inusia to zrobiła w kolorze żółtym, nie wiem czy pamiętacie, takim bardzo wiosennym. A później tworzone były wersje, gdzie było VIP i lace. W różnych kolorach się to układało. Przepiękne. Dotarłam do końca mojego takiego, to jest taki szybki przegląd mariolciowy w ofercie Lanegato. No szybki to w cudzysłowie, ponieważ ja nie potrafię mówić szybko o włóczkach, chociaż bardzo się starałam, by się nie rozwodzić. I tak, reasumując moje dzisiejsze wystąpienie, w tak zwanym tygodniu z producentem, czyli ten producent to jest włoskie, przecudowne Lanegato pochodzące z miasteczka Tolenio, 15% rabatu oraz do zamówień powyżej 200 zł ten oto woreczek. To jest info dla tych, które dotarły też do końca mojego wystąpienia dzisiejszego. Taka to jest nasza wczesnowiosenna propozycja dla Was dziewiarek. Takie tygodnie z producentem. Wiem, że panie, które jeszcze nie dziergały z danych włóczek, zachęca być może do spróbowania, a potem gdy się spróbuje, to się powraca. Wiem, bo i ja taką klientką też jestem, kiedy czegoś spróbuję, to później jestem już klientem powracającym. I no może Was to zachęci. Ja się pod każdą z tych włóczek podpisuję sobą, czyli Mariola Rychel. Przy czym oczywiście wiadomo, że wszystko zależy od tego, co wydziergamy z danej włóczki, ponieważ na nasz odbiór sukcesu dziergania nakłada się wiele czynników i bardzo dużo zależy od doboru wzoru i doboru drutów. To jest klucz sukcesu, bo czasami jakieś tam niepowodzenia dziewiarskie się biorą z tego, że
na przykład nieodpowiednia włóczka dobrana do danego projektu. Takie to bywają no, nie, takie nasze rozczarowania. I pamiętajcie, że druty mają być dobre, a niekoniecznie kolorowe, ponieważ dobre druty to są druty, które posłużą nam latami i na nich właśnie tworzy się dobre projekty. Ja całym sercem polecam produkty firmy Adi. Jeżeli Wam się dzisiejsze moje wystąpienie podobało, to zostawcie łapkę w górę, a komentarz na przykład na YouTubie możecie zostawić. Jeżeli dotrwałyście do końca tego filmu, to zostawcie komentarz Lana Gatto. A co? Ale tak, nie, tak pamiętacie, Julia na naszych live'ach to wymyśliła, że kto dociera do końca zna klucz, zna właśnie hasło dnia, więc tym hasłem dnia jest tutaj Lana Gatto. I dziękuję Wam bardzo za uwagę, za to, że jesteście, że zaglądacie, że czekacie. Ten tydzień, który teraz właśnie nastąpi, jest bez spotkania na żywo, ale ja zostawiam kawałek właśnie, nie wiem ile to minut wyjdzie z tego filmu, ale to jest taki szybki przegląd mariolciowy włóczek Lany Gatto. Mam nadzieję, że może się przyda. Zajrzyjcie do naszego sklepu. Półki z Laną Gatto są uzupełnione. A pamiętajcie, to jest przecież e-dziwiarka, e-dziwiarka.pl, Wasz sklep z włóczkami. Pa, pa!